Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci opowiedzieć, ile ważnych rzeczy jest tak naprawdę, żeby skroić ruch na miarę naszych potrzeb. Dlatego na warsztat weźmiemy sobie przysiad i powiemy sobie, ile rzeczy jest tak naprawdę ważnych, zanim dojdziemy do tego przysiadu. Więc jeżeli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zostań tutaj ze mną. Powiadają, że przysiad to jeden z głównych wzorców ruchowych. No ale czy na pewno on jest nam potrzebny w kontekście pracy z pacjentem bólowym, z dyskomfortem, czy też może zaraz po kontuzji i urazie? Otóż przysiad, jak sam możesz zauważyć, jest dosyć globalnym wzorcem ruchowym. Dodatkowo, jeżeli dołożymy do niego ciężar, może być nie lada wyzwaniem dla naszego podopiecznego. Dlatego warto by było zastosować troszeczkę różnych regresji, aby ten przysiad sobie najpierw zbudować. A co za tym idzie? Jeżeli będę potrafił rozłożyć przysiad na czynniki pierwsze, to tak naprawdę załatwię wszystko to, co potrzebuję, czyli wzmocnię w różnych aspektach mojego podopiecznego, tak, żeby on nie był narażony na jakiś wielki, jeden globalny stresor, a tak naprawdę z kilku stron zaatakuję sobie różnymi ćwiczeniami, które finalnie zmontują mi przysiad. Ale jakie to ćwiczenia? No popatrz. Załóżmy, że już przeszliśmy z naszym podopiecznym ten etap kształtowania ruchowego, gdzie zadbaliśmy o stabilizację centralną. Potrafi on jakby dobrze oddychać, czyli jakby tutaj ten oddech 360 jak najbardziej funkcjonuje. Następnie potrafi utrzymywać tak naprawdę odpowiednio napięty core. I nie mówię tutaj o wciągniętym pępku czy też podkulonym ogonku. Mam nadzieję, że te mity już są za nami. W związku z czym jakby mamy tu załatwioną tą stabilizację centralną, gdzie nasz podopieczny tak naprawdę jego klatka piersiowa względem miednicy potrafi być odpowiednio ułożona. Zatem jeżeli potrafi już to, to czas nauczyć go ruchu hinge. Czyli jeżeli mowa tutaj o ruchu hinge i jeżeli chcemy to go sobie fajnie wyprowadzić, możemy tu skorzystać z takich ćwiczeń jak na przykład Monster Walk czy wszystkie ćwiczenia tutaj z gumą. Czyli wezmę sobie tak naprawdę mini band. Zobaczcie, mam tu taki. Założę sobie go nad kolana, na dobry początek. Hop. I tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że bardzo istotną sprawą, jaką będzie odgrywać, będzie to, żeby Wasz podopieczny na początku pracował na boso. A dlaczego? Otóż dlatego, że pamiętajcie, że finalnie będziemy chcieli kształtować zorganizowane łańcuchy kinematyczne, a żeby łańcuch był silny, to tak naprawdę od podstaw, czyli w tym przypadku od podłogi, chcielibyśmy, żeby odpowiednio zachodziło odpowiednie natężenie na stopie, więc praca stopy tutaj będzie bardzo istotna. Chciałbym, żeby ta stopa była maksymalnie luźno rozłożona. Podstawa pierwszego palca, żeby zawsze była na ziemi. Oczywiście chciałbym, żebyśmy już na tym etapie wyedukowali naszego podopiecznego, że nie chcemy, żeby on rotował i wkręcał stóp w podłogę, bo jest to trochę zbieżne z naszą biomechaniką ruchu, tym bardziej jeżeli ktoś robi coś takiego przy przysiadzie z dużym obciążeniem, może to być kontuzjogenne, więc już taką rzecz chcielibyśmy uniknąć. Po prostu na razie pracujemy nad tym, żeby ta stopa była stabilna, żeby potrafiła rozłożyć ciężar równo na podłodze. Następnie, co robimy? Chcemy zaangażować ruch bioder, czyli powiedzmy tu mamy napięcie brzucha 360 i prosimy naszego podopiecznego, słuchaj, zobacz, uciekamy sobie bioderkami do tyłu, wyobraź sobie, że masz latarkę w pośladkach, chcesz świecić na ścianę i przechodzimy do ruchu hip hinge, prawda? Czyli hop, tu sobie pracuję. Mamy pierwszy początek, tak naprawdę dochodzimy do zgięcia. Niewielkie zgięcie, chodzi o wyegzekwowanie ruchu biodra plus wytłumaczenie mu, że przenosi ciężar na tył stopy. No i to już znacie z wielu moich webinarów, że ta latarka w tyłku bardzo pomaga. Ciężar tutaj potrafimy rozłożyć, ale konieczną progresją jest to, żeby przejść stopą do tyłu i teraz ten ruch w biodrze z powrotem wykonać, bo zaraz zobaczycie, dlaczego jakby to później nam się przyda. Tu już mogę pójść do ruchu kontralateralnego. On dalej potrafi utrzymywać tułów, podnosi sobie nogę i będziemy sobie torować tak naprawdę odwodzenie nogi, która jest u góry, a ta, co jest z przodu, w tym momencie będzie uczyć się kontrolować i przeciwdziałać siłom zewnętrznym. Prawda?
Więc tu już fajnie sobie tą stabilizację boczną i centralną załatwiam w tym ruchu. No i teraz powiedzmy czas już zdjąć tą gumę. Jeżeli nadal będzie jakiś brak kontroli w stawach skokowych czy też w kolanach, mogę zastosować tą gumę i dać ją po prostu przy kolejnych ćwiczeniach, tak żeby ktoś potrafił sobie tym działać. No ale zobaczcie, naszym zadaniem jest przejść krok dalej i zacząć już wzmacnianie. Tutaj tak jakby uruchomiliśmy tą kontrolę motoryczną, ten człowiek nauczył nam się tutaj fajnie zarządzać tym obciążeniem i tym ruchem bioderka. Następnie, skoro on już potrafi utrzymać stabilnie tułów i przejść sobie pośladkami do tyłu, no to zobaczcie, parę stopni dalej i mamy tak naprawdę martwy ciąg. I bardzo mocno zwracamy mu tu uwagę na rozłożenie ciężaru na stopach, żeby stopniowo przechodził na tył o stopie i żeby ta tylna taśma mogła tutaj zapracować. Pracujemy znowu bardzo powoli, z pauzą w istotnych dla nas momentach, gdzie ta osoba jest w stanie kontrolować napięcie, i w ten sposób załatwiliśmy martwy ciąg, czyli wzmocniliśmy tutaj pośladki, tylna taśma zaczęła pracować. No i zobaczcie, stąd kolejnym krokiem, który chciałbym zrobić, to przechodzę sobie nóżką troszkę do tyłu. Mogę już tu unilateralnie w martwym ciągu popracować, a następnie przejść jeszcze troszkę bardziej do tyłu. Teraz już utrzymując tak naprawdę piętę wysoko, zaczynam ruch z biodra i przechodzę teraz do zgięcia kolana. Bardzo często w początkowych etapach nie będziemy za szybko chcieli przechodzić w bardzo duże zgięcie w kolanie, ponieważ nie będziemy chcieli na przykład drażnić więzadła rzepki, które pod wpływem każdego urazu tak naprawdę ulega osłabieniu. W związku z tym będziemy musieli do niego podejść tak, jak przy jakichkolwiek, powiedzmy, problemach więzadłowych czy też ścięgnistych, i stopniowo zaadaptować go na przyjmowanie obciążeń. Czyli on nie będzie lubić dużej kompresji, dużego zgięcia, i na początku bardzo chętnie będzie pracował w ćwiczeniach izometrycznych i ekscentrycznych, tak? Czyli tam, gdzie wolno i z kontrolą ruchu sobie pracujemy. Dodatkowo ważną kwestią jest to, że zobaczcie, że ja w tym ćwiczeniu nie wchodziłem mocno w zgięcie kolana i nie wychodziłem mocno kolanem do przodu, tylko wszystko odbywało się w ten sposób, że idę sobie biodrem do tyłu, następnie dochodzi do zgięcia kolana, ale ja tutaj nie cisnę do przodu, nie jest to taki wykrok, tylko wykrok mniej więcej w tej pozycji, dzięki czemu cały czas mam tutaj mocniejszą dominantę na biodro i stopniowo uczę się wzmacniać kolejne aspekty. Dobra, czyli widzicie, z martwego ciągu przeszłem do takiego zakroku, gdzie z mocną komponentą biodra. Następnie, co bym chciał, to przejść sobie do tak naprawdę kozak squat, tak? Czyli znowu stópki minimalnie na zewnątrz, takie można by było powiedzieć 15 stopni. I teraz ruch znowu, patrzę sobie, czy mój podopieczny zaczyna go od kolana. Jeżeli tak, muszę go poinstruować, że na razie w początkowych etapach chcielibyśmy być z mocną dominantą na biodro, czyli uciekasz znowu bioderkami i dopiero siadasz. Dla przeciwwagi mogę wystawić ręce do przodu, patrzę, co się dzieje na stopach, i tutaj znowu otwieram sobie bioderko, znowu wzmacniam poszczególne elementy. Tak samo tutaj mówimy o pośladach tylnej taśmy, ale także zobaczcie, że tutaj przywodziciele pracują ekscentrycznie i potem koncentrycznie przywodziciel wielki pomaga mi wstać. Super ćwiczenie, kolejny etap, i tak naprawdę nie muszę na razie robić przysiadu, nie muszę wchodzić za głęboko, a już sobie załatwiam kilka rzeczy. Oczywiście progresować to mogę, czy to z ciężarem, czy to z piłką, prawda? Hop, schodząc, przytrzymując, hop. Także mniej więcej w ten sposób mogę z tej pozycji przejść do przysiadu sumo, przytrzymać, prawda? I znowu otwieram sobie bioderka, buduję stabilizację, kroczek po kroczku, jeszcze nie wchodząc w jakiś głęboki przysiad i mając bardzo dużą komponentę biodra. Tak samo znowu mamy kolejny ważny etap i tutaj weźmiemy sobie za przykład wejście na podwyższenie, prawda? I znowu nie chcę na razie w pierwszej fazie wchodzić mocno w kolano. Przesuwam ciężar na biodro, prawda? Hop.
Stopniowo wstaje biodro, biodro, biodro. Doprostowuje się biodro, biodro, biodro. Ucieka. Hop. I z etapami, idąc do przodu z progresem, stopniowo będę tak naprawdę wchodził do tych ćwiczeń, gdzie będę dominował kolan. Ale jeszcze zanim to wszystko, to jeszcze mamy przysiad bułgarski. Ok? Hop. I hop. I zobaczcie tutaj też. Biodro, 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 biodro. Hop. A to wszystko jest po to, moi drodzy, że ja, załatwiając sobie to biodro, koduję już tak naprawdę ten odruch, że każdy ruch u tej osoby będzie zaczynał się od biodra. Czyli jak spojrzycie sobie teraz na codziennego podopiecznego, oni bardzo mocno dominują kolana i lubią przyjść sobie wtedy z niespecyficznym bólem kolan. A my musimy tak naprawdę wielu osobom wzmocnić bioderko i przytrzymać tak naprawdę przy okazji stabilizację centralną. Oczywiście tutaj jesteśmy w ruchach kwadratowych, prawda? Bo to jest początek naszej terapii. Niemniej jednak potem przechodząc do końcowych etapów, gdzie będziemy wychodzić do nieszablonowych ruchów, ta kontrola biodra, te mikroodruchy będą dla nas bardzo istotne, bo w razie czego nasze ciało będzie umiało się dostabilizować i będzie miało odpowiednią ilość siły, żeby móc przeciwdziałać niektórym siłom, które są tak naprawdę dosyć spontaniczne. Ok, czyli przeszliśmy sobie przez martwy ciąg, zakrok z dominantą biodra, przeszliśmy sobie przez kozak squat, przeszliśmy sobie przez tak naprawdę wejście na podwyższenie. No i teraz w kolejnych etapach powinienem stopniowo przejść tak naprawdę do dominacji kolana. Ale zanim jeszcze dominacja kolana, jest jeszcze jeden obszar, który powinien też być dla Was istotny z punktu widzenia terapii, o którym bardzo często zapominamy. Otóż jest to nasza łydka. I naszą łydkę zarówno powinniśmy wzmocnić, prawda, w staniu, ale też musimy pamiętać, że powinniśmy przejść do zgięcia i stopniowo nauczyć się tutaj wzmacniać mięsień płaszczkowaty. I to samo potem będziemy wnosić do takich ćwiczeń jak hop, tutaj przysiad bułgarski, że będę starał się utrzymać już napięcie na mięśniu, na łydce, żeby stopniowo potem ewentualnie móc tutaj sobie zapracować. Także jak widzicie, kroczek po kroczku, jeszcze nie zrobiłem przysiadu, a załatwiłem masę rzeczy i tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że śmiało ten przysiad mógłbym ominąć, bo może on mi być niepotrzebny. A teraz jeszcze mamy ten element, gdzie chcielibyśmy dodać dominantę kolan, wzmocnić bardziej czworogłowy. No to zobaczcie, nic trudniejszego. Znowu mam wejście na podwyższenie, z tym, że teraz tak naprawdę dałbym sobie coś podpięte i tutaj z podpięty wstawał, ale już z mocną dominacją na kolano. Tak samo mógłbym sobie, zobaczcie, hop, stoję na stopniu, hop i hop. Tutaj stopień jest akurat troszkę za wysoki, ale już mam fajną dominację kolana. Niemniej jednak, jak zauważycie, mikro ruch zaczynam zawsze od biodra. Więc proste ćwiczenia, które załatwiają nam naprawdę wiele i obudowują naszą kończynę dolną z każdej strony. Także zobaczcie, jak bardzo ważne jest przejście przez różne fundamenty ruchowe, zbudowanie, obudowanie tej kończyny dolnej, zsynchronizowanie jej z pracą centrum, potem tak naprawdę zsynchronizowanie tego z pracą górnego obszaru kontroli. No i następnie z tego będę sobie budował wszelkie ruchy łańcuchowe. Czyli wtedy już mogę sobie dodać ruchy skośne. Hop, hop, z kontrolą. Hop, hop, prawda? Hop. A mogę to zrobić tylko dzięki temu, że wcześniej przygotowałem moje ciało do takiego obciążenia. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał i wiecie, co zrobić, zanim dojdziecie do przysiadu z Waszym podopiecznym. Jeżeli chcecie więcej, to właśnie dlatego przygotowałem dla Was specjalny kurs Fundamenty Ruchu, który znajdziecie na stronie Neuroprojektu. Możecie go sobie kupić i nauczyć się progresować odpowiednio ruch, dobierać
regresję do poszczególnych problemów zdrowotnych, a następnie budować skomplikowane inne wzorce ruchowe, nie tylko te kwadratowe. Myślę, że to jest bardzo ważne. A co więcej, 20 października robimy sobie webinar z całą ekipą i będziemy poruszać właśnie tematy bólu, tego, jak dobierać ćwiczenia na poszczególnych, do poszczególnych problemów. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, słuchajcie, nie ma na co czekać. neuroprojekt.pl/nauka 20 października widzimy się na webinarze z całą ekipą i będziemy brać na warsztat właśnie ten temat. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przyda, wykorzystacie go, dlatego like, subscribe i widzimy się niedługo. Pozdrowionka!